Przedstawię Państwu to, jak mamy nadzieję, czeka naszych pacjentów w najbliższych latach. Miejmy nadzieję, że ci z najbardziej zaawansowaną chorobą będą w stanie doczekać tego. Tak wygląda, można to zilustrować, rozwój terapii. Ten rozwój terapii miał miejsce na przestrzeni ostatnich zaledwie 20 paru lat. Zaczynaliśmy od skuteczności, co koledzy pokazywali, rzędu 10%, nawet mniej. W tej chwili możemy się śmiać, że te 10% nawet to była nieprawda, bo metody diagnostyczne wówczas stosowane podawały nam niepełną prawdę, powiedzmy. W skrócie powiem o mechanizmie działania tych nowych cząsteczek. Tak wygląda mniej więcej mechanizm replikowania się wirusa, gdzie kolejne białka są tworzone i rolą terapii przeciwwirusowej, nowoczesnej, jest zahamowanie replikacji na którymś z tych etapów, tak żeby w ostatecznym rozrachunku nie powstała cząsteczka. Dotychczasowe mechanizmy bazujące na interferonie, mechanizmy leczenia bazujące na interferonie przede wszystkim wykorzystywały siły własne organizmu, wspierając układ immunologiczny, tak działał interferon. Natomiast nowoczesne leki, w tym wspomniane już tenofovir i bocoprevir dostępne już w Polsce, refundowane, hamują namnażanie wirusa. One hamują, te dwa leki, działając poprzez blokowanie cząsteczki inhibitora, poprzez blokowanie proteazy, enzymu odpowiedzialnego za, jednego z enzymów odpowiedzialnych za namnażanie wirusa. Natomiast można blokować jeszcze, znamy leki blokujące białko replikacyjne, kompleks replikacyjny NS5A i NS5B. Tak jak wspomniałem, telaprevir i bocoprevir działają na cząsteczkę NS3, na proteazę blokując. Dodatkowo zarejestrowany już cimeprevir, zarejestrowany w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych, czyli mający rekomendacje FDA i EMA, działa również poprzez to białko. Kolejny zarejestrowany, ale cały czas podobnie jak cimeprevir niedostępny polskim pacjentom, dacladasvir działa na NS5A, a sofosbuvir jest inhibitorem polimerazy, również zarejestrowany w Unii i w Stanach, niedostępny w Polsce. W drodze są kolejne dwa inhibitory proteazy, kolejne dwa inhibitory NS5A i kolejne dwa inhibitory NS5B. Szereg innych cząsteczek jest we wcześniejszych fazach badania. Te, które tutaj wymieniłem, po dwa zbliżające się leki, one zagwarantują nam możliwość kojarzenia tych leków działających na różne punkty uchwytu namnażania wirusa. Skojarzenie takie pozwala uniknąć jednocześnie powstawania oporności wirusa, bo to jest to, czego się boimy, z czym się stykamy w przypadku innych zakażeń wirusowych. Przewidując, te leki przecież znajdują się już w pakiecie rejestracyjnym Unii Europejskiej, przewidując to, polska grupa ekspertów już umieściła zarówno cimeprevir, jak i sofosbuvir i dacladasvir w rekomendacjach, które możecie Państwo znaleźć na stronach towarzystw współpracujących z polską grupą ekspertów. Oczywiście są tam bocoprevir i telaprevir, a także interferony i rybawiryna, o których mówił docent Tomasiewicz. Nowe leki, te, które jeszcze nie są dostępne w Polsce, oczywiście można kojarzyć z interferonem i rybawiryną, tak jak się kojarzy bocoprevir i telaprevir. Dzięki temu można uzyskać poprawę skuteczności sięgającą, jak widzicie Państwo, do 80, a nawet 90% trwałej odpowiedzi wirusologicznej, tego SVR. Te wszystkie leki, a więc cimeprevir, dacladasvir, sofosbuvir, które powinny już być w zasadzie refundowane w Polsce, bo są zarejestrowane w Unii, one charakteryzują się, jak widzicie Państwo, trochę większą skutecznością od pierwszej generacji,
a jednocześnie wyższym bezpieczeństwem w stosowaniu. Natomiast to, czego oczekujemy w najbliższych latach, to jest możliwość łączenia tych leków hamujących namnażanie wirusa bez konieczności stosowania interferonu, który, tak jak to pokazywał profesor docent Tomasiewicz, jest pewnym ograniczeniem dla znaczącej grupy pacjentów, u których nie możemy go stosować ze względu na działania uboczne. Jaka jest skuteczność tych kombinacji bezinterferonowych leków o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym? Ja pokażę Państwu parę przeźroczy, tylko dla ilustracji, nie wgłębiając się w skład, strukturę tych terapii. To jest jedna z tych terapii, w którą wchodzi i inhibitor proteazy, i inhibitor NS5A, i inhibitor polimerazy z dodaniem ewentualnie na wszelki wypadek rybawiryny. Badano grupę pacjentów wcześniej nieleczonych, zwykle oni mają mniej zaawansowaną chorobę, i takich, którzy już nie odpowiedzieli wcześniej na interferon i rybawirynę. W tej grupie zwykle są pacjenci, którzy mają większe obciążenia, w końcu właśnie te obciążenia warunkowały tą nieskuteczność pierwszej terapii. Widzicie Państwo, że odsetek skuteczności przy naprawdę dużych grupach sięgających 473, 297 pacjentów zbliża się do 100%. Szczególnie nas interesuje w Polsce genotyp 1B. To są te ostatnie słupki w obu grupach, 98 i 97% skuteczności. To jest genotyp wirusa, który występuje w zdecydowanej większości, u zdecydowanej większości polskich pacjentów. Jeżeli przyjrzymy się tej grupie pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na wcześniejszą terapię, okazuje się, że przy tym sposobie leczenia nie ma kompletnie znaczenia, dlaczego ci pacjenci, na którym etapie nie odpowiedzieli, czy to był nawrót zakażenia, czyli byli bardzo blisko, ale niestety nie udało się. Czy była to częściowa odpowiedź, czy też całkowity brak odpowiedzi, gdzie od początku poprzedniej terapii nie widać było zmniejszenia replikacji wirusa. Jeżeli spojrzymy, skuteczność jest znowu między 95 a 100%, czyli nie ma to znaczenia przy tym sposobie leczenia, czy pacjent był leczony, czy nie był leczony, czy miał nieskuteczność terapii i z jakiego powodu. Pewnym problemem, i widzimy to na przykładzie innej terapii, sofosbuvir z lenivirem, czyli lek już zarejestrowany w Unii, z lekiem, który spodziewamy się, że w najbliższym czasie będzie, w zasadzie to skojarzenie już uzyskało aprobatę wstępną. W tym badaniu pokazano nam, że pewien problem może stanowić u tych nieskutecznie leczonych wcześniej interferonem i rybawiryną obecność marskości. To są te czerwone słupki, pacjenci z marskością. Jeżeli będą zbyt krótko leczeni, 12 tygodni, zbyt krótko, przypominam, że terapia interferon plus rybawiryna to jest roczna terapia w przypadku genotypu pierwszego, no to jednak 15-20% pacjentów może nie odpowiedzieć. Ale jeżeli przedłużymy tą terapię u tych pacjentów z marskością, z nieskuteczną terapią wcześniejszą, jeżeli przedłużymy do 24 tygodni, osiągają ten sam poziom skuteczności, co pacjenci wcześniej nieleczeni lub tacy, którzy nie mają marskości, czyli blisko 100%. Kolejne genotypy, genotyp drugi i trzeci, no to jest troszkę inny problem. W przypadku genotypu drugiego wiemy w tej chwili, że to będzie genotyp łatwy do leczenia, już teraz nie jest trudny. Genotyp trzeci nam się objawia jako ten w tej chwili być może największy problem, aczkolwiek to wszystko jest względne. Ale to przeźrocze chciałem Państwu pokazać, żeby zilustrować, jak działają leki o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym, jeżeli dodamy je do interferonu i rybawiryny. W tym wypadku jest to dacratasvir, najbardziej zaawansowany, no, zarejestrowany już inhibitor NS5A kompleksu replikacyjnego. Jeżeli go dodamy, widzimy, że wiremia staje się niewykrywalna już w drugim tygodniu u pacjentów zakażonych genotypem drugim, u prawie wszystkich
zakażonych genotypem trzecim. Natomiast te linie żółte ilustrują, jak się zachowuje wiremia, jak się zachowuje stężenie HCV RNA, jeżeli nie dodamy tego leku o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym. Jest to znacznie wolniejszy spadek wiremii. W przypadku genotypu trzeciego widzimy, że w tygodniu czwartym jeszcze znaczna część pacjentów nie posiada zapewne odpowiedzi na leczenie. W przypadku genotypu trzeciego szczególny problem rodzi się u pacjentów z marskością, ale również jeżeli spojrzymy na całą populację tych pacjentów, spróbujemy ich leczyć tylko jednym lekiem z tych działających przeciwwirusowo. W skojarzeniu z rybawiryną możemy uzyskać, proszę zobaczyć, 93 w przypadku genotypu drugiego, 85% skuteczności w przypadku genotypu trzeciego. No, ale zwrócić jeszcze trzeba uwagę, że w przypadku genotypu trzeciego będzie to trwało aż 24 tygodnie. I kolejny schemat leczenia, daklatasvir, czyli inhibitor NS5A, asunaprevir, czyli inhibitor proteazy i cząsteczka jeszcze nie nazwana, BMS-791-325 u zakażonych genotypem czwartym. Stosunkowo rzadko występujący, ale występujący w Polsce genotyp. Okazało się, że to skojarzenie może zagwarantować 100% skuteczność w terapii chorych zakażonych tym genotypem. Oczywiście to nie są jeszcze tak duże grupy badanych, jak tych prezentowanych wcześniej w wynikach, ale jest to sygnał, że możemy liczyć na wysoką skuteczność. Podsumowując te efekty leczenia, widzimy, że jak bardzo zróżnicowane były skuteczności przy terapii interferonem z rybawiryną, zakażenie genotypem pierwszym, 40-50% pacjentów odpowiadało na to leczenie. Dodanie pierwszej generacji inhibitorów proteazy podniosło skuteczność aż do 75%, ale tylko w genotypie pierwszym. Pozostałe genotypy, zakażenia pozostałymi genotypami, nadal terapia, skuteczność się nie zmieniła. Dodanie inhibitorów drugiej generacji poprawiło skuteczność jeszcze bardziej, poprawiło też profil bezpieczeństwa, ale dodatkowo, zwłaszcza zastosowanie sobospubiru, pozwoliło na osiągnięcie ponad 90% skuteczności zakażonych pozostałymi genotypami. I wreszcie terapia bezinterferonowa na dzień dzisiejszy, zgodnie z naszą wiedzą dzisiejszą, jeżeli zostanie wprowadzona, a jest już stosowana w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, we Francji, u bardzo dużej grupy pacjentów, pozwala na uzyskanie 100% skuteczności niezależnie od genotypu zakażającego. Tak więc w epoce interferonu z rybawiryną tak zwani pacjenci trudni do leczenia. To była liczna grupa uzależniona od tego, jaka była odpowiedź wcześniejsza na leczenie, puchnienie, poziomu wiremii przed leczeniem, czy uzyskano odpowiedź wczesną w czwartym tygodniu, oczywiście od genotypu i niestety od tej interleukiny 28b i ewentualnych współzakażeń. Wraz z pojawieniem się możliwości terapii bezinterferonowej te grupy znikną. Proszę zobaczyć, zostanie nam grupa tych, którzy nie odpowiedzieli na terapię trójlekową z inhibitorami proteazy pierwszej generacji. I pacjenci dosyć trudni mogą być nadal pacjenci przed i po przeszczepie, ale to też będzie łatwe do ominięcia. No, spośród genotypów umiarkowanie trudną do leczenia może pozostać grupa zakażonych genotypem trzecim, ale to nadal w tej grupie będzie skuteczność ponad 80%. Bezpieczeństwo. Pan docent Tomasiewicz pokazywał na niebezpieczeństwo związane z terapią interferonem. Proszę zwrócić uwagę, to jest jedna z opcji terapeutycznych, o których mówiłem. W tym badaniu zastosowano właśnie tą terapię bezinterferonową w porównaniu z grupą placebo. Oczywiście etycznie to zostało rozwiązane, ci pacjenci z grupy placebo potem otrzymali również leczenie właściwe. Proszę zobaczyć, jak wygląda porównanie objawów niepożądanych u tych pacjentów. To są różnice pomiędzy tymi odsetkami. NS oznacza nieistotne statystycznie. Praktycznie częściej tylko w grupie leczonych bezinterferonowo zdarzał się świąt.
który nie jest takim problemem, który ograniczałby dostęp do terapii. My w Polsce musimy pamiętać o tym, że rejestracja w Unii Europejskiej nie równa się refundacja. Na przykładzie Boceprewiru i Talaprewiru wiemy, że nasi pacjenci musieli czekać ponad 20 miesięcy na uzyskanie dostępu i na dodatek tylko niektórzy uzyskali ten dostęp. Jak wygląda perspektywa leczenia? W tej chwili ta czerwona linia to jest dostęp w Polsce od połowy ubiegłego roku w Boceprewie z Talaprewirem. Znaczna część preparatów będzie zarejestrowana lub jest już w Unii Europejskiej. Pozostałe będą w przyszłym roku zarejestrowane, a w Polsce, jeżeli dokumenty zostaną złożone jeszcze w tym roku, ale to obawiam się, że może być trudne i zostaną złożone w przyszłym, no to możemy się spodziewać dostępu tych terapii, na których będzie bazowała terapia bezinterferonowa w 2017 roku. Podsumowując, leki o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym stosowane w skojarzeniu z pegylowanym interferonem nie poprawiają skuteczności w zakażeniach różnymi genotypami w stosunku do generacji pierwszej, ale poprawiają bezpieczeństwo. Terapia bezinterferonowa gwarantuje skuteczność prawie 100%, niezależnie od zaawansowania choroby, cech wirusa czy cech charakteryzujących pacjenta. Podstawowym problemem pozostanie możliwość refundacji tych terapii.